Dzisiaj już czwarty jest, proszę Państwa. No kwietnia 2016 roku. Właśnie. Ten, który mnie posłał. Te słowa Pan Jezus wskazuje mi na Ojca. Wszystko, co uczynił dla mnie w Wielkim Tygodniu, będzie mówiło mi o wielkiej miłości Ojca. Ojca do każdego człowieka. Tak bardzo mnie miłował, że Syna swego jedynego dał. Gdy wyjrzycie Syna Człowieczego, to naprawdę nie są. Na krzyżu ujawia się Bóg w swoim najpiękniejszym imieniu. W imieniu, którym jest miłość. O Jezus. Patrujmy się w ukrzyżowanego i prośmy Go, aby przeniknął nas i przemienił swoją miłością. Powierzajmy Mu także naszych bliskich, modląc się, Panie spraw, aby uwierzyli Twoją miłość. Ten czas, który nam pozostał, czas Wielkiego Tygodnia, czas jeszcze tych kilku dni, które przed nami, niech nam pomoże w przygotowaniu, oczyszczeniu, nawróceniu, tym, abyśmy mogli z czystym sercem oglądać. Modlmy się, że to na Saskiej jeździ na sygnale, nie przeszkadza to nam. Abyśmy mogli za Nim podążać przez tylną paskalnię, przez Jego mękę, krzyż, a to chodzi na spotkania. Niech w tym przygotowaniu, w tym przeżywaniu świętych dni wspomożycielką i orędowniczką będzie dla nas również Matka Najświętsza. Zwróćmy się do niej w ufnej modlitwie. O Matko moja, ufam mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo posyłam przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko, bądź mi opiekunką, broń we wszystkich pokusach i nie dopuść, bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego badam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy, wołając: Maryjo, broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki. O Matko nieustającej pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym, aż do śmierci. Amen.
jest godzina 12. Radio Maria Katolickim głosem w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Państwa. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowej. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczej z Marią dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać za modlitwę. Krystyna zgłodź. Bóg zapłać, Panie Krystyna, Bóg zapłać wszystkim, którzy teraz nam trwali na modlitwie. Anioł Pański. Niedzieli wspólnej, tu powiedzmy 12, zapraszam na serwis informacyjny, który przedstawią siostra Katarzyna Bagińska i nim podatku Piotr Żyjna. Główne kierunki programu Rodzina 500+ pozostają takie same. Zmiany dotyczą składania wniosków i uszczelnienia systemu wypłacania świadczeń, powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Fed. Rząd zajmie się dziś m.in. dokumentem o systemach wsparcia dla polskich rodzin, w tym podsumowaniem programu Rodzina 500+, który wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Jedną ze zmian ma być łatwiejsze składanie wniosków, mówił na antenie radiowej Jedynki wiceminister Stanisław Fed. Chcemy ułatwić jeszcze w znacznym stopniu przyjmowanie wniosku, stąd też będzie propozycja, żeby wnioski już można było składać w sierpniu, a drogą online od lipca. Z taką też zachętą, że kto będzie już drogą online elektronicznie składał te wnioski, będzie miał możliwość otrzymania szybciej świadczeń, czyli ten okres zasiłkowy 1 października będzie nowy i on by też już spowodował, że do 10 października te pierwsze wnioski byłyby zrealizowane. Trzeba czekać. Stanisław Szwed poinformował też, że dane nie potwierdzają sytuacji, w których osoby zwalniałyby się z pracy, by otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500+. Minister Krzysztof Szczerski został szefem gabinetu prezydenta. Zastąpił na tym stanowisku ministra Adama Kwiatkowskiego, który w kancelarii prezydenta, tak jak do tej pory, będzie zajmował się m.in. sprawami Polonii. Dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta Marek Magierowski poinformował, że minister Adam Kwiatkowski złożył rezygnację ze stanowiska szefa gabinetu prezydenta z powodów zdrowotnych. Adam Kwiatkowski funkcję szefa gabinetu prezydenta pełnił od 7 sierpnia 2015 roku. Krzysztof Szczerski od 7 sierpnia tego samego roku jest sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta. Odpowiadał za politykę zagraniczną Andrzeja Dudy i nadal ma odpowiadać za sprawy zagraniczne.
Na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie odbyła się ekshumacja szczątków z grobu generała Bronisława Kwiatkowskiego. Była to 18. ekshumacja przeprowadzona w związku ze śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dowódca operacyjny sił zbrojnych generał Bronisław Kwiatkowski, jeden z najbardziej doświadczonych polskich dowódców, zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Miesiąc po katastrofie skończył do 60 lat. Wczoraj szef zespołu prokuratorów Marek Kuczyński poinformował, że podczas ekshumacji przeprowadzonych do tej pory, czyli w 2016 i 2017 roku, stwierdzono 2 przypadki zamiany ciał ofiar katastrofy, a w 5 trumnach znaleziono fragmenty ciał innych osób. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gruberczyk dał zielone światło do rozbudowy portu gdańskiego. Chodzi o powstanie nowego portu centralnego, który będzie miał zdolność konkurowania z portami zachodnioeuropejskimi i krajów bałtyckich i o coraz bardziej rozwijający się handel morski. Obecnie analizowane są możliwości rozwojowe portu, podkreśla poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Miałby się wiązać z większymi przeładunkami, połączeniem i wykorzystaniem planów rozwojowych, które związane są z żeglugą śródlądową, z liniami kolejowymi, z systemem dróg i autostrad, które są w Polsce planowane. My patrzymy na możliwości bycia elementem szlaku jedwabnego, na możliwości połączenia i ciążenia ładunku od naszych sąsiadów z południa Polski i również ze wschodu. Po prostu jest dokonywana analiza, która przekształca się w plany rozwojowe, które miałyby się przekształcić w projekty już i plany inwestycyjne po 2020 roku. Do portu gdańskiego obecnie może przypływać nawet 100 milionów ton towarów. Aby obsłużyć taką masę ładunków, potencjał portu gdańskiego musi jednak się zwiększyć do 2027 roku do 140 milionów ton. Jeśli się to nie uda, to przeładunki mogą przejąć inne obce porty, napisał jeden z dzienników. Inwestycja dotycząca budowy portu centralnego jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Port ma powstać między ujściem kanału portowego a naftoportem. Faza dokumentacyjna inwestycji rozpocznie się najwcześniej w 2019 roku, natomiast realizacyjna po 2020 roku. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu terrorystycznego w metrze w Petersburgu, poinformowała rosyjska ministra zdrowia Weronika Skworcowa. Aktualnie 49 osób przebywa w szpitalach. Wybuch nastąpił wczoraj około godziny 14.40 w wagonie metra po wyjeździe ze stacji Siennaja Płoszczat. Źródła sił bezpieczeństwa informowały, że eksplodował niewielki ładunek wybuchowy domowej roboty. Po eksplozji wszystkie stacje metra w Petersburgu zostały zamknięte, jednak wieczorem metro częściowo wznowiło funkcjonowanie. Według wstępnych ustaleń śledczych zamach przeprowadził młody mężczyzna związany z radykalnymi islamistami. Kirgijskie służby bezpieczeństwa poinformowały, że sprawcą tego samobójczego zamachu bombowego był pochodzący z Kirgistanu obywatel Rosji. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie zwłaszcza na południu przelotny deszcz, w Karpatach możliwe również burza. Na termometrach od 15 do 18 stopni, na północy i w kotlinach górskich chłodniej, tam od 13 do 16 stopni. Nad samym morzem dziś miejscami około 10 stopni, wiatr słaby. A na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja, kolejne wezwanie o 13. Dziś rozmowa niedokończonych podejmiemy temat obrona życia w wymiarze globalnym. Naszym gościem będzie ojciec Renan Bouquet, prezydent Human Life International. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji trwa o godzinie 18.15. Natomiast w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat męska inicjacja drogą do dojrzałej męskości. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Tomasz Stojnowski i pan Maciej Janowski. Początek tego spotkania godzina 21.30.
Zbliża się godzina 12.10. Zapraszamy na spotkanie z Biblią. Ewangelia według świętego Łukasza. Wybór 12. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Napływ ludu. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza czytali pani Halina Łobonarska i pan Marek Prawak. Kto jak nie ty, uspokoi duszę moją. Kto jak nie ty, I'm
Proszę Państwa, Ministerstwo Finansów od dnia 15 marca przekazało nam nowy druk rozliczenia podatku dochodowego do roku biedy. Druk przeznaczony dla osób, które otrzymują emeryturę bądź rentę, czyli dla emerytów i rencistów. To jest druk, który ułatwi nam przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Mam nadzieję, że to będzie Fundacja Nasza Przyszłość. Ministerstwo Finansów przychyliło się, myślę, do prośby wielu osób, ponieważ emerytom i rencistom bardzo trudno było skomplikowany PIT 37. Wymaga to trochę sprawności i pewnych obliczeń. Dlatego też właśnie przygotowało dla nas taki druk. Tak jak powiedziałam, ten PIT jest aktualny od 15 marca i będzie go można składać do 30 kwietnia tego roku do właściwego Urzędu Skarbowego. Co musimy wiedzieć, żeby taki PIT wypełnić? Musimy znać numer PESEL, to jest pierwsza sprawa. Musimy wpisać rok, za który odliczamy podatek, czyli 2016. Musimy znać adres Urzędu Skarbowego naszego. Musimy podać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i wpisać numer KRS właściwej organizacji pożytku publicznego. W przypadku Fundacji Nasza Przyszłość jest to numer 500-97-141. I oczywiście trzeba złożyć podpis. I to jest wszystko. Także jak Państwo słyszą, tych informacji jest niewiele i to są tak naprawdę nasze dane osobowe, które każdy z nas zna. Może będzie trochę problemu z Urzędem Skarbowym, ale myślę, że tutaj sobie poradzimy. Proszę Państwa, ten druk PIT-OP będzie dostępny na naszych stronach internetowych, na stronie Radia Maryja, na stronie Telewizji Trwam, na stronie Fundacji Nasza Przyszłość, Fundacji Lux Veritatis i myślę również, że będzie opublikowany w prasie codziennej. Będziemy o tym Państwa informować. Bardzo się z tego cieszymy, bo to rzeczywiście ułatwi nam wszystkim zadeklarowanie tego 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mam nadzieję, że może ta deklaracja będzie również ważna na następne lata, ale tego jeszcze nie wiemy. Będziemy o to może prosili ministra finansów. Oczywiście, tak jak do tej pory, możemy uzyskać pomoc przy wypełnieniu również tego PIT-u pod wskazanymi adresami na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość czy Radia Maryja pod numerami telefonu, które były do Państwa podawane. Służby naszą pomocą siedziby Fundacji i Solidarności w Warszawie, w Szczecinku oraz w Toruniu. Serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam do działania. Panie Bogu. Dwadzieścia minut po godzinie 12. Zapraszamy Państwa do wysłuchania felietonu z cyklu Ocalić od zapomnienia i oddać hołd bohaterskim Polakom, którzy z narażeniem życia ratowali podczas II wojny światowej swych współobywateli Żydów. Światło ich czynów niech świeci potomnym. Nazwiska ich będą umieszczone w kaplicy pamięci, w świątyni wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, do której współtworzenia przez cegiełki na jej budowę zapraszamy serdecznie wszystkich. W dzisiejszym spotkaniu ze świadkiem wydarzeń z czasu II wojny światowej zapraszamy do wysłuchania historii o bohaterskiej pomocy, którą nieśli Wiktoria i Józef Kata. Pomimo niebezpieczeństwa ukrywali w piwnicy swojego domu osoby pochodzenia żydowskiego. O wielkim poświęceniu w miejscowości Spaszczyzna koło Włodzimierza opowiedziała nam wnuczka pomagających Bożena Zielińska. To w tej chwili nie ma tej miejscowości. Ona właściwie jest znana ziemią po akcji Wand UPA. To jest Spaszczyzna koło Włodzimierza. Mama mówiła, że tam chodzili do kościoła pieszo w Włodzimierzu. To są rodzice mojej mamy i to jest Wiktoria i Józef Kata. Mama opowiadała, bo mama była wtedy 14-letnią czy 13-letnią dziewczynką. To chociaż już to było podczas wojny i mama opowiadała, że ci ludzie ukrywali się u babci
domu w piwnicy. Tam przechowywała ich. Do momentu, bo oni potem musieli uciekać gdzieś do, razem z partyzantą w lesie, przypadami tymi. Wiem, że ta spaszczyzna, o której mama opowiadała, można tylko do mnie mywać, że mogli to być jak sąsiedzi, dlatego że na tej spaszczynie mieszkali wszyscy bardzo zgodnie, Ukraińcy, Polacy, Żydzi, każdy bardzo po sąsiedzku zgodnie ze sobą żyli. Powiadała, że to była dosyć taka dziwna sytuacja, że nawet jak Niemcy przyszli, bo to był też tam front, potem nad Turą, chyba i na 44 rok nad Turią, to nawet jak Niemcy przyszli, to najciemniej jednak pod latarnią, bo babcia była bardzo gospodarna i u babci się stołował któryś z oficerów, a w piwnicy byli Żydzi. O pomocy, jaką nieśli Wiktoria i Józef Kata, opowiedziała nam ich wnuczka, Bożena Zielińska. Jeżeli znają Państwo historię ratowania ludności żydowskiej przed zagładą, na przykład takie, które są znane jedynie w najbliższym otoczeniu, to zachęcamy do ich opowiedzenia, by pamięć o bohaterskich postawach Polaków została zachowana. Listy z relacjami można wysyłać na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87-100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci lub drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Na zgłoszenia czekamy również pod numerami telefonów 609 002 482 oraz 609 498 523. Był to felieton z cyklu Ocalić od zapomnienia. Drodzy słuchacze, mieszkańcy Torunia, kochani pielgrzymi, przybywający do sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Już teraz pragniemy zaprosić do przeżywania Triduum Paschalnego w naszym sanktuarium. Przede wszystkim dni Triduum, a więc od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty, zapraszamy do udziału w liturgii godzin o godzinie 8. W Wielki Czwartek liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18, po niej do 21 adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. W Wielki Piątek o 15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, następnie rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18, a po niej do 21 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godzinie 9, 11, 12 i 14.30. Natomiast o 19 rozpocznie się liturgia paschalna. Mamy także nadzieję na wspólne przeżywanie najważniejszej niedzieli w roku, niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia już o godzinie 6 rano z Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników wyruszy procesja rezurekcyjna, po której będzie sprawowana msza święta. Tego dnia również msza święta o godzinie 12 i 18. Przy tej okazji pragniemy poinformować i zaprosić do udziału w nowennie pompejańskiej. Tym razem modlić będziemy się o wiarę w rodzinach. Będzie ona odmawiana od niedzieli Miłosierdzia Bożego, a więc od 23 kwietnia przez 54 dni do 15 czerwca o godzinie 13.30 w Kaplicy Adoracji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. No 26 minut po godzinie 12 już za chwileczkę rozpoczniemy modlitwę różańcową. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest we mszy świętej taki moment, kiedy po komunii świętej puryfikuję kielich, to znaczy umywam kielich, aby tam nie została żadna kropla krwi. To będzie cud, jak w szykułce, jak w świdnicy, jak w moim sercu. W filmie Gibsona jest taka scena, że nie ma w Ewangelii, jest ona licencją reżysera. Po biczowaniu, kiedy Piłat sądził Jezusa, Maria zeszła do lochu biczowania i tam własną chustą ścierała z posadzki krew.
krew Pana Jezusa, aby żadna kropla Chrystusowej krwi nie była wylana daremną. Jestem Złowiczan i w herbie mojego miasta jest pelikan. Skąd pelikan Łowiczu? Łowicz jest miastem prymasów, a prymasi z Łowczy widzi zwyczaj uroczystych procesji Bożego Ciała. W modlitwach na Boże Ciało święty Tomasz napisał taką piękną strofę. Cytat: pelikan krwią swą karmi ślub. Widocznie Tomasz znał starą chrześcijańską legendę o pelikanie, który w czasie posuchy miał się karmić piskąt, gdy dziobem rozdarł swoją pierś, upłynęły krople krwi, pelikan umarł, ale piskręta przeżyły. Słuchający tego opowiadania nie mają wątpliwości, że tym pelikanem jest Pan Jezus, który krwią swoją nas ocalił. Umarł, abyśmy mogli żyć. Ta krew jest znakiem ocalenia, znakiem życia i znakiem naszej nadziei. Kolodnicka w rocie zaprzysięgała Bogu, aż do ostatniej kropli krwi bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha. Nawet maki spod Monte Cassino czerwone są, bo z Polski wzrosły krwi. O krwi najdroższą, obmyj duszę moją. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. A 29,5 minut po godzinie 12 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej rozważając tajemnice światła, także w świętego chcemy polecać przez tajemnictwo Maryi nasze intencje, a są one następujące. Modlimy się za naszą ojczyznę, prosząc o pokój, o jedność, o zgodę. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących. W tym miejscu pragniemy modlić się za księdza biskupa Kazimierza Ryczana, za ojca Jana Króla, jego mamę panią Józefę, o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Wielka, o uzdrowienie dla pani Zdzisławy Starnowa. Modlimy się za wszystkich chorych i cierpiących z rodziny Radia Maryja. Polecamy również zmarłych, wszystkich bliskich zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot. Modlimy się za zmarłego księdza Pawła Wadysława Kopyść z parafii Niedzna. Obejmujemy naszą modlitwą wszystkie intencje modlących się z nami. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, święte głosowanie, grzechów w odpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Przez Pana Jezusa w Jordanie. Cóż jednak za moc kryje w sobie chrzest? Skoro sam Chrystus nie zawahał się nazwać go powtórnym narodzeniem, jakie dar nam przynosi? Przede wszystkim wszczepia nas w Chrystusa i to tak całkowicie, że ochrzczony może powtarzać za świętym Pawłem: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się małżonkowie w parafii świętego Kazimierza z Gdańska Zdrowia. Irena i Kazimierz. Bóg zapłać. Bóg zapłać Panem Bogiem. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskim. Chrystus stanął pośrodku rodziny nazaretańskiej i był jej sercem, duchem, serem i światłem. Stanął w pośrodku uczty weselnej w Kanie Galilejskiej i okazał się jako prawdziwy oblubieniec ludzkości między oblubieńcami nowej rodziny. Dał się uprosić swej matce
i zaradził delikatnej potrzeby małżeńców, wydobywając ich z pierwszego kłopotu małżeńskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. No, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg za to, za wspólną modlitwę, małżeństwo z Podkarpacia, szczęść Boże. Bóg za tak, Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, ogłoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Idźmy do ludzi. Budźmy w nich ufność i wiarę, że Bóg jest prawdą, miłością, dobrocią, mądrością i że najważniejszą rzeczą jest zaufać Mu bez granic. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać serdeczne modliła się Barbara ze Szrok. Szczęść Boże! Bóg zapłać Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, przemienienie na Górze Tabor. Może niekiedy powtarzam sobie jak apostołowie na taborze. Panie, dobrze mi tu być. Uczynię sobie przybytek i tak już będę trwać, nie podejmując wysiłku dalszej drogi. Tymczasem Chrystus stawia nas nieustannie coraz to nowych okolicznościach. Kto idzie, znajduje się coraz to nowych sytuacjach. Kto siedzi w miejscu, nie przeżywa zmian. Nauczycielu dobry, moja to droga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłacz, Anna z Choroszczy. Bóg zapłacz, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, stanowienie Eucharystii. Twój Bóg jest z Tobą, byś nie był samotny. Byś czuł się nakarmiony, wzmocniony, pożywiony, by Ci było lżej, byś odczuł Jego najlepsze towarzystwo i nigdy nie stracił nadziei. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Ty, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
tentacione, a od żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieki.